Hej, 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 Liska. W pierwszym odcinku zagrajmy w Resident Evil 4. 5! Co ja pierdzielę! Już tak z automatu. Jeszcze wczoraj nagrywałem czwórkę ostatni odcinek i tak jakoś z automatu dzisiaj. No przepraszam, że wczoraj jeszcze nie było odcinka z Fallouta. Ale musiałem zdefragmentować nasze dyski u siebie, także to trochę jednak czasu też zjadło. Więc, a nie, padłem nie grał, to nie ma większego sensu tutaj, bo muszę komuś się dobrze gra. A w sumie możecie to obejrzeć sobie. Tylko dlaczego jest tak? O. Moment, coś mi... Dlaczego tego jest? Ustawienia systemowe. Moment. Bez synchronizacji, klatek, anti-aliasing, rozmycia, szczegółowość. What the? Nie wiem dlaczego. Dlaczego tak jest? Full HD, pełny ekran. Nie wiem. Mniejsze. Ten film możecie sobie obejrzeć na YouTubie, to w ilościach hurtowych występuje. Więc omnijmy to. Tak. Piątkę przeszedłem dosyć sporo razy. Nawet przechodziłem już na najwyższym poziomie trudności, ale pokażę wam czemu. Co jest. Tu też jest trochę głośno, muszę ściszyć. Tak, chcę. It's me! Mario! Zaloguj. Pam 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 pam. Rum pum 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 cum. Rym cym 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 cym. Abyście widzieli, ludziska, jakie miałem problemy z tym Games Windows Live uruchomieniem. Na 10A powyzywałem. Północy siedziałem. Dobra. Uruchom grę. Tak. A potem pokażę wam osiągnięcia, jak zaczniemy. Wezmę kontynuuj. Zacznijmy, czym utknąłem. Na walce z Wesker'em. Tak, chcę kontynuować. Żeby wam tylko pokazać. Wybór sieci, posłuchajcie. Jak ktoś wejdzie, to by było dobrze. Fajnie, gdyby ktokolwiek, jeżeli ktoś dobry jest w tą grę, to by jednak mógłby pomóc. Wziąłby Shivę. Gotowe. Tak. Bo to masakra, zobaczcie co się dzieje tutaj. Ja sobie jeszcze jakoś radzę, już teraz na pewno sobie nie poradzę od razu, bo nie grałem w to chyba za 2 lata. Piątkę. Więc na pewno od razu dla mnie, ale Shiva praktycznie od razu ginie, także taka ciemnota. I tu sobie przeskoczymy, bo nie chcę wam tego od razu pokazywać. Będziemy tego. Patrzcie co się dzieje. 7 minutes is all I can prepare to play with. Aha, dobra, ta się ubiła. O, właśnie, widzicie? Ja już nie zdążyłem dobiec. A tu chodzi o to, żeby Shiva się zajęła właśnie tamtą dziewczyną. Nie wiem, to mówię, jak się nazywa. A ja muszę zająć się właśnie Weskerem. No i... No, widzicie, to nie jest moja wina, bo ona ciągle ginie. Powinna być Essie tak zrobiona, żeby sobie dała radę jednak. Nie chcę kontynuować. I dlatego utknąłem tutaj, chociaż gram na najwyższym poziomie trudności. Jakoś sam sobie jeszcze radziłem, ale... Co zrobisz? Nic nie zrobisz! Dobra, pokażę wam może osiągnięcia moje, co mam. Ukończono 69% na amatorze, normalnym, weteranie, zawodowcu. No może nie jest najpierw, widzicie, tutaj utknąłem i dupa wołowa, a dalej nie chcę ruszyć. O co? Dupa, 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 jeszcze raz dupa. O co ten... W tym temacie. Liczba ratunków, ocaleń, rozgrywek online 0, akurat. Trochę w to grałem. Jeszcze myszka się psuje. Tutaj użycie wieżyczka strzelnicza. 250 wrogów pracując. A więc jest AK 74, bo chyba. Raczej chyba z najwięcej go zabiłem. Nie, z pistoletu. Jak na razie najwięcej. Nożem też trochę ich stłukło się. Noża bardzo często... A, to tu w tej grze był ten pistolet. O tym właśnie myślałem, gdy mówiłem o tym w czwórce. No i o tym właśnie myślałem, szybko pokazywałem go. Jeju. Wręcz też trochę zabiłem ich paryzatorem.
Ciekawe, tym, a nie innym jak zabiłem. Ciekawe. O, zabiłem jednego. Celność. I tak, największa. Najmniejsza, to nie jest minigana. A nie, z tego. Gatnych ma największą celność. Ale jeje. Zabitych. Najwięcej tych zabiłem w miasteczku. Od prawie 2000. Zginąłem od Weskara najwięcej razy. Od nich też. Najmniej? Od węża. Trzeba umieć co od węża zginąć. No ale mniejsza. To mamy ogólne. No, cofnijmy sobie. No, czy to było? Biutce? Akta? Nie. To nie to. Figurki. Mogę wam pokazać co mam. Jest tego trochę już. Brakuje mi ilu? Raz, dwa, trzy, czterech figurek. No, mogę pokazać te figurki, które mam, to czemu mnie taka... To jest odcinek wprowadzający, także... To się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się. To mamy chwica. No właśnie. Nie mamy wyboru. Ruszajmy się, no. Następna. Shiva. Zosz. Jill, po praniu mózgu. Ona chyba w jedynce była, co pamiętam. Może nie tyle co pamiętam, co mi wiadomo. No nie grałem w jedynkę, ani dwójkę. Ani trójkę. Imponujące? Chyba tak powiedział. Excella. Irving. Spencer. I was to become a god. Deckant. Dave. It's gonna get Bobby. Hang on. Tak, żeby uprzedzić jeszcze od razu niepewności. To wam powiem tak, po prostu będę grał. Używając tej broni, którą mam już w posiadaniu. Nie wiem, czy zacząć od nowa, w sensie bez tych wszystkich moich broni. Nie mam pojęcia. Ale chyba zacznę ten. No tak, na wyższym poziomie trudności to na pewno jest bardziej łatwiej niż... Bo wezmę sobie ten praktycznie najtrudniejszy, oprócz nie mam zamiaru utknąć znowu w tym samym miejscu, co wtedy. No to właśnie tak samo zarażenie jak właśnie w czwórce. Tym samym wirusem chyba nawet. Mam łopatę i zacham się użyć. Zobaczcie, co? Wersja. Ty byli opisani fajnie tam Don Paulo, Don Giulio, czy tam inny, jeszcze jakiś inny. No, ale tutaj tylko po prostu wersja C i D, a... Co ja w tym temacie? Bida! A ten. Lobacek. Podżegacz. A, ten z tym. Tak. No ten. A, to jest ten. Mokradeł. Wiem, co to jest. A zobaczcie, nadal ten chwyt taki. Jakby nie mogli wymyślić sobie... zrobić tych takich uchwytów przykładowo. Wiesz, to nie jest... mała ta... Puk jeszcze nie jest, żeby tak to trzymać. Dobra, ale co ja się znam? Co? Wersja B. O! Pan bombowy. Tu mamy... zarzyce. To brzmi trochę jak... Uciekaj! Co mówił? Gigant. A dobre sobie. No, ładuj się. No, z bazy. To są trochę twardsze sztuki. Tak wam powiem. To mamy starczą jeszcze wersję. To jest sensu taki uchwyt. Chociaż mam tutaj tak. Dobra, ja tu nie wnikam. Paralizatora możemy korzystać teraz. W piątce. O, to jest wredne cholerstwo. To robi tylko omum i ciebie nie ma. Poza tym to jest cholernie pancerny, dlatego nie przebije się. No chyba, że otworzy pyska, ale to tego często nie robi. Trzeba pakować ten...
co wysrał kratkę piersiową, jakby to jakby żebra. No zobaczcie, no to rzeczywiście jakby było ten, nie? Walił około pół kratki piersiowej, no ale dobra, mniejsza. Moment, czy głos go spuszczałem? Chyba tak. Teraz na pewno. Żniwiarz. O, to jest cholernie brudne. To można zabić, o to takie jeszcze jak to chodzi, taki puszcza dym wokół siebie. Ciężko w to trafić przez to. No, może nie tyle ciężko trafić to, ale trzeba pakować w takie tutaj właśnie ten środek. Bo inaczej tego nie zatłuczesz. To jest kulotworne właściwie. Nawet z tego. Gatlinga. Z balisty. Kurde, śmiech, fajny. To mamy kata. O, poznajemy go właśnie na początku gry, także to mogę sobie powiedzieć, gdzie on jest. Z tego co pamiętam, ten osobnik był chyba w jednym z filmów Resident Evil. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Tu mamy z piłą gościa. Kurde, takiej piły nie powiem, nie widziałem jeszcze. Z takimi zębami. Ty, oni mi te zęby, przypominają mi trochę ten... takie no, ostrze, to ujmę ze seleryków. No tam, a, z Gatlingiem goście? Podobny bardzo, nie? Do tego czwórki. No i Gatlinga też możemy mieć. Tak, jest taki jakiś co plus. Siostra się zdziwiła, jak zobaczyła, gra się odsunęła. Uroboros. No to jest takie... nie na łatwiejsze do utłuczenia, bo to trzeba naprawdę trochę zmarnować czasu. Albo mieć trochę sprytu. Lizacz, no to nie jest takie super trudne do utłuczenia. Buzi! Mina siostry na mnie bez sceny teraz. Kipeo! To tak jak się tłucze jednych tych gości, wyskakuje ten z nich. Tak, motylek, tak. O, te są bardzo słabe, ale zwykle nie chodzą same. Tak ogólnie rzecz biorąc. Krokodyl, no to za bardzo nie ma chyba co mówić. O krokodylu, prawda? Krokodyl jak krokodyl. Tu mamy pusto. U8K. Taki pającek. Tak by ująć. On wypuszcza tak chmary takich zarodników. Właśnie w celu, z tego co pamiętam. Pokaraimu. A, tego też szybko spotykamy. Trzeba go tłuc tutaj w tył od boku. O, jak go tam się ogłuszy, to... Nietoperek. No taki nietoperek, taki nietoperko... Jeju. No siostra, jak się nazywa ten... Co nie lubisz? Jeju. Larwa. Co? Nie larwa żadna. Ten, do jedzenia. Krewetka. Bo takie krewetki. Mniej więcej. Om. Nie chcesz, siostra? Krewetki? Krewetki po nietoperka? No, El Gigante. Fajny pasek, tak ogólnie. Tam co? Irvinga po transformacji. Dosyć wredna postać wtedy, że to utłuc, nie powiem. Trochę urósł. Lipcia. Jill. No. To tyle co mam tych. Potem się jeszcze uzbiera więcej. Mogę wam pokazać jeszcze co mam. Filmiki to nie. To odpada. Osiągnięcie? Gdzie to było? Nie o osiągnięciach. Cofnij jeszcze. Ile to nagrywam? Jeszcze 15 minut, tak? Dobra. Ustawienia systemu, te wydajności, nie no, uruchom. Tak, Resident Evil 5. No, trwa szacowanie. Uruchom grę. Trochę tutaj było dodatki. O, tutaj stary szlifa. Safari, siwy, klubowy. To jeszcze nie wiadomo, bo nie mam wszystkich tych stłuczonych. Jeszcze dwóch mi brakuje. Wojownik, biznesmen. Tutaj mamy chyba niektóre też do broni niektórych, żeby strzelały nieograniczoną amunicją. U8. Tutaj jeszcze nie mam zakupionych, bo brakuje mi trochę punktów. No.
No to cofnijmy. Ustawienie specjalne, wybór stroju. O, możemy wybrać strój. O, siostra od razu przyleciała, bo wychodzi aż właśnie dla Chrisa. Ja chodzę zakończając z zwykłego safari i wojownik. Też nie odkryte mam. Jakoś nie wiem, najbardziej pychałem było bez z tego, ze Star. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Ale to mi się najbardziej podoba. Niż to albo to, no to w ogóle. Chociaż to pasuje do tej hydry. Tak się ta strzelba dla siwy. To chyba też najlepiej mi pasuje do niej. Ten trzeba zrobić jakoś. No, nie za bardzo. Tu też nie pasuje do tych szpilkach, jak pierdziela, jak ja wyskakuję przez okno, to też średnio mi się widzi. Dlatego zostaje w tym. Podstawowy jakoś najlepiej wygląda. Wybór filtru. Albo filtra właściwie. Domyślny, co to wybierzemy, jaki filtr? O, siostra gdzieś ucieka. Klasyczny horror, retro, szumy, to tyle. Klasyczny, tam domyślny raczej właściwie. Nieskończone mam naboje. Tak, nie są nieskończone naboje. Cofnij. Ustawienie specjalne, co to mogę zrobić? Aha, już tu byłem. Najemnicy tutaj nie. Uruchom grę, osiągnięcia, uruchom grę. Zaczniemy od nowa. Menu, przedmiotów, dodatki, ustawienia specjalne. Dąż do gry, wyłóż się. Da radę? Aż ciekaw jestem. Sprawdźmy. Poziom trudności. Zawodowiec. Rozdział. Okolica. Znajdzie coś? Aż ciekaw jestem. A, bo to chyba olać lepiej. Bo to nie ma polegać tak na tym, to... No właśnie. Cofnijmy. Wybór rozdziału, dołącz do gry. Wybór rozdziału. To będzie chyba to trzeba zrobić i od nowa zacząć. Tak, tu na początku mamy wszystkie zbite. Tutaj nic nie było. Wszystkie, wszystkie. Tutaj już tak zaczęło być różnie z tym. Menu przedmiotów, dołącz do gry, kontynuuj. To nie chcę kontynuować. Wybór rozdziału. Dobra. Amator, no nie serio. Już tak źle ze mną nie jest. Żeby amatora wybierać. Normalny. Nie, tam, teren. Tak. Tryb dla ludzi, dla tych, którzy uznają wyzwanie za drogę do skut doskonałości. Zawodowiec. Tryb dla tych, którzy z przeciwnościami losu są za pan brat. No i... Wybrałbym to bardzo chętnie, przechodziłem, no ale widzicie, gdzie utknąłem, także no... Sorry, Batory, nie ma innego wyjścia jak weteran. No chyba, że ktoś... Aha, możemy wybrać postać. Właśnie, albo siłą grać, czyli 23 lata, albo Chrisem w wieku 35 lat. Powiązanie zachodnioafrykańskie oddział BSAA, tutaj północnoamerykański. Weźmiemy Chrisa, bo wybór postaci też się wiąże z tym, z której strony kamera jest. Gdy wybieramy Chrisa, to kamera jest właściwie celownik. Celownik mamy z prawej strony, a postać z lewej. Gdy wybierzemy siwę, jest na odwrót. Mamy postać z prawej strony, a celownik jest z lewej. Także jestem przyzwyczajony do tego, żeby postać była z lewej, a celownik sobie tak jak było w rozdziale 4. Więc wybieram Chrisa zamiast siwy. Jakoś mi się lepiej, też zdecydowanie lepiej gra. A, to bierzemy Chrisa, nie Shivę. Dobra. Life. Jak coś by wpadł, to też bym się właśnie nie obraził. Chociaż jak nagrywam to... tylko zaproszenie. Dobra, reakcja na atak bez reakcji. No każdy, kto będzie chciał i ma tą grę, proszę bardzo. Możemy rozegrać na tamto, żeby to ukończyć jakoś.
bym się nawet nie obraził. Reakcja na atak, bez reakcji, niestoczna amunicja, tak. Rozpocznij grę. A, muszę jeszcze ułożyć. Zapomniałem o tym. Dobra. A zobaczmy, co możemy kupić. Pistolecik, pistolecik. Jeszcze więcej. Mi się bardziej podobało w tamtym, bo miałem tak dokładnie opisane to. Nie, nie mam tej kasy, więc nie kupię tego nawet. Nie wiem, lewy co, dobra, kup. Aha, się ogień przetopiał, to wejść. Widzicie, jest to 140 pokazuje. Albo 1,40. Jak to tak zwał. Ten ma siłę ognia, ładowanie. Zobaczmy, co mamy jeszcze. Jakie zabawki. Tu mam ogólnie chyba całą broń, jaka tylko jest dostępna właściwie. Tu mamy aż 3 krawędzie snajperskie, widzicie? To mamy największą siłę ognia, no ale ładowanie najważniejsze. Też różnica magazynków i tak dalej. Tu też 3 rewolwery aż. Wyrzecznia rakiet, paralizator. O, właśnie Karim Gatlinga, jak widzicie. Łuk. Bomba zbliżeniowa, pociski, spray lecznicze, kamizelkę do walki i kuloodporne. Obniżają obrażenia, to się bardzo przydaje tego. Tutaj widzicie, jest jednak mniej tego miejsca, bo tam, chociaż z drugiej strony, granatnik też trochę zajmuje, prawda? Ułóżmy to. Bo ja nie chcę tego. Oni tego. Oni tego. Tego Magnum Hydrę i Dangorowa. Tak to chyba miałem. Albo może zaczniemy bez takich tych broni. Będziemy to może tak się bawić, co dostaniemy. Zostawimy tylko... Potem najwyżej się przeniesie, jak wiele trudno. Jak się zobaczy, co z tym. Dobrze. Co mamy tu za skarby? Wszystko sprzedane. Czy... bo jeżeli mamy jakieś skarby, to one są zdecydowanie jaśniejsze, jeżeli mamy na stanie. Ale są po prostu odblokowane, które już zabraliśmy, żebyśmy widzieli, co tam mieliśmy. Możemy sobie przeczytać hard chyba. Możemy wszystko sprzedać, tak dalej, ulepszyć. Tu mam ulepszony tam maksymalnie nawet. Hydra. Zwykły tam pistolet ulepszony maksymalnie nawet. Także myślę, że go chyba weźmiemy. Ulepsz. Zobaczmy. Siła ognia, ładowanie, magazynek, krytyczne. Potrafienie w głowę. Siła ognia 250. A ten? Jest chyba lepszy maksymalnie? Tak. Przebijalność, a widzicie? Więcej pselów mogę przebijać nim. Tym na przykład mamy też obrażenie niezłe, seria 3 pocisków. Tym podobne rzeczy, tu mamy magazynek spory. Tak, krytyczne też częstotliwość ich. Tu mamy paralizator. Aha, nie mogę lepszyć jeden, tak. Nie, nie chcę dawać komu. Tu zgniłe jajo, co ciekawe, jest dosyć drogie. Karmik Gatlinga. Łuk szywielacz? Nie, raczej. Nie no, pistolet tam jest, poradzimy na pewno w pierwszym rozdziale. Nie ma opcji. Może Hydra tylko wezmę. Gdzie ja mam tylko mam? Hydra, 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 Hydra. Tu jest. Mogę się ją dać? Mogę dać się szywie. Dobra, my ją weźmiemy. Zakonfiskujemy. To będzie chyba dobrze. Pół godziny już prawie pierdzielę 3 po 3. Shiva, ona by mogła też w sumie coś dostać. Coś z, takiego jak łuk, może? Nie, a tym to będzie rządzić dzielisz wszechwładnie. I to epicko. Niech tak, ja zawsze mogę się poratować tym, a ona sobie też poradzi. Chyba. Dobra. Gotowe. Tak, chcę. Ja wrócę sobie w ten wstęp i tak dalej. Jadę cicho. O ja swoją myślę, że to chyba uduszę. Działa i... powiem ten akurat zupę wlewała. Przyniosła. No i zamiast łyżkę rzucić, to wzięła, dała mi widelec, co? Taki troll.
jako Lubacki. Nie będę komentował, to bo jak chcecie naprawdę obejrzeć bez tego, to co wy obejrzycie na YouTubie, to jest moje, już mówiłem, wyższach hurtowych. Tylko mnie naprawdę zastanawia, dlaczego mam to jedno obo drugiego. To jest dosyć zastanawiające. Nie wiem, potem pogrzebujemy się ustawienia i zobaczymy. Ładnie to wygląda, nie powiem. Ale w sumie też można to ominąć, bo to większego sensu nie ma. Trochę denerwujące. Normalnie jak na okulowca, niemal. No, ładuj się. Gościu już ma ten, maczetę. Mm-hmm. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuji. Ring will be. The Alpha team has already infiltrated the area, and you will be going in as backup. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Mapę włączymy. Roger that. Copy. Over and out. No i trochę dużo czułość. Ku górze. Na boki jest dobra, ale... No... Opcje. Mam tu ustawienia. Kreatora mysz. Czułość myszy. Przydałby się w pionie móc zmienić. Ładnie, co mam na przycisku? Tak, kierunkowy ruch do przodu. Zmieniśmy może ogólnie. Powiem, na boki on strasznie, ale pionowo to jest masakra. Klatki jest w miarę dobrze, 29 klatek. Fajna impreza, co nie? Pobawimy się razem? Na pewno za chwilę będą chcieli. No dobra, my tutaj nie jesteśmy na wakacjach, ruszmy dupy. Mięsko prosto od kozy. Pusto. Coś tu cicho. Za cicho. Mamy punkt kontrolny. To jak nie o co łaził, tak tu już schodziłem nie raz, nie dwa razy. Trochę to sterowanie też denerwuje. Inaczej trochę gdy celujemy, inaczej też jest czułość, gdy chodzimy. I w górze też trochę to, że jako użyłem klawiszy kierunkowych, a idę, to on biegnąc skręca, a nie idzie tak trochę bokiem. Jestem trochę tego odzwyczajony. Muszę dopiero iść, żeby szedł bokiem. Dobra, otwórz. Dobra, my wchodzimy tak. Już nie pamiętam, jak się robiło wszystko. Dobra. Siemasz, Heniu! Masz trochę tu żarcia, widzę. Mucha tu, mucha tam, sha-na-na-na-na. Grab your weapons. The operation's already started. Trzyma do jasnej cholery. Proszę abyś tutaj. Dobra, menu. I to chyba będzie pojedynką, tak. Aha, filmik się zrobił, dobra. Łapie. Destination coordinates? Found squares up ahead.
Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. And what do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Stary, a twoim miejscu bym nie wychodził. Chyba, z tego co pamiętam. Dla ciebie to się nie skończy lepiej. Chyba nawet pieczyście. Dobra, amunicja. Z tym stoimy cienko. Dobra, pod E mamy ten. O, widzicie, ona jest trochę dosyć zradna dziewczyna. Lata, zbiera też trochę gratów. Mamy hydrę. No teraz pod szóstką, jeżeli jeszcze powinno być pewnie, tak? Tak, pod szósteczką. Zgadza się. Hydra. Widzicie, to taka ciekawie celuje z tego. Pasuje mi to celowanie? Chyba jest dobre. Na pewno jest... Strasznie słabo celuje... Obraca się teraz jakoś... Obejrzyj. Co kto lubi? Jeszcze będę wszystko badał. Dawno nie grałem po pierwsze, a po drugie... Tak, pod pacją miałem nóż. To jest tragiczna celność... celność. Obracanie się kamery, gdy chodzę. A gdy stoję, to tylko kręci się jak włączek. B. To? Nie pamiętam. Zaraz się dowiem. Nie. Pancerne. Ja chcę z tego ubranie. Coś patrzyliśmy. Co, siostra? Nie chcę się jeść. Siostra, nie chcę mi się jeść, wyjść stąd. Myślałem, że to może otworzę albo coś. O, poczytajmy. Aha, dobra, muszę przypomnieć sobie tak, że też to przeczytam, bo... Dobra. Jak to się robiło? Będę musiał sprawdzić w tym. Zaraz chwilę w tym. W sterowaniu. Dobra, zobaczmy też szybko sterowanie. Opcje. Kreatura mysz. Szybki obrot pod C. Bieg. Kamera, to mnie nie interesuje. Znajdź partnera. Przygotowanie. Szybkie cięcie. Pomoc. Przeładuj. Oddal. Apel. Okienko. Aha, strzałkami, dobra. Może trochę to zrobić. Come on, come on. I to też co nie pomaga. Mamy co? Atakuj. Remember, we're a team. Whatever happens, we'll stick together. Okay, don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. To mogę też. Aha, to nie chce działać. Dobra. Sprawdźmy to. Obejrzyj. Dogodnie, faktycznie. Dobra. 100. Tam czegoś. Coś mi się tu zabłyszczało, mi się zdawało. Tutaj siostra, komentuj ile chcesz. Chyba to będziemy razem grali tą grę. Ma sklerozę? Uciekł, chciałem... A nie, jeszcze są. A, spierdzili. Dlaczego strzelałem, to chyba wiecie. Tu mam... Tu nie skończyłem nic do niego? Się tu dowiadłem. Wydawało mi się, że... Mam do niego nieskończoną ilość amunicji. Najwyraźniej nie. Obiadzik. Co?
Mów głośniej, jak coś mówić, bo żeby też było cię słychać. Mów głośniej, żeby też było cię słychać. No bo przecież wiesz, że to jest mikrofon na tym. Na słuchawkach, nie jest taki zwykły. Znaczy, będzie cię słowo wychwytywał. O, tu się zacznie. Trochę ciężko nie słychać. Ohoho, to, o, spotkamy robaczka pierwszego. Jeszcze brakuje mi odgłosu tego. Jak to miał? Jak się nazywał? Nie wiem. Zakazuję przed wroszeniem blokę, należy zabrać drużynę. Franceskiego, o. Czy to będzie No, prawie. Trzymaj robaczka! Om, nom, 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 nom. Chcesz się z tą robaczka? Nie wiesz? Ja. Myślałem, że nie wiesz. Czy chcesz? Dobra, łap to. Dobrze. Ale nie widzę przez ciebie. Taka popierdółka jest. Ten pistolecik. Dobra. No faktycznie oni nie mieli styczności właśnie z tym. Jak się nazywało je? Zapomniałem nazwę tego wirusa. No co w czwórce był. To jest ten sam wirus praktycznie. Niemal ten sam wirus, o. Tak to imy. Uroboros? To tutaj się nazywa tak. To był... Jej, drogi. No, no, zbieraj. O, widzicie? Jaka fajna z niej babka. Sama przynosi amunicję. A tu mamy jakieś... I mózgi? A ja wiem, jakby flaczki jakieś, ja wiem, robaczki. Nie mam pojęcia, co to było. O, jakiś proszek przynie. Moglibyśmy... A w sumie. My tak wychodzimy. Po co było ten? Oj tam. Ja tu rzucę oczkiem, ale nie własnym. Oho, teraz mi się nie cała stwierdziła się praktycznie. Gdybym miał tego, Gotlinga, to mógłbym tu zaszaleć na pewno. Zamykaj. No. Come in, Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? No to otwieramy. No. Komentuj. Będzie ciekawiej. Dzięki za amunicję. Mały toporek, co? Też tak myślę. A tu jeszcze mniejsze, no serio? To jest trochę tak... przerost formy nad treścią. Taki przerost trochę formy nad treścią według mnie. A to samo. Dobra.
twoim synie zrobię. Nie jest rzeczalne pudło. Ale to już inna sprawa. To mam wszystko, prawda? Serio? Rzeczywiście. Ale poradzimy sobie, poradzimy. No muszę tak. Dobra, daj. I właśnie to jest taki według mnie minus, bo gra się nie zatrzymuje podczas... moment. O, poniosło. Podczas gdy wchodzimy do menu. Trochę we mnie minus. Właśnie, to jest też nie da rady chodzić i strzelać. Sulek. Mamy jakiś opis? Shiva, do jasnej cholery. Ruszałbyś swoje cztery litery. Na górę. Tak jest. A na górze roślinki i amunicja. Więcej amunicji. To też nie zawadzi. I w sumie nie zawadził. Aha, to jest taki powiedzmy jeden plus, że jak liczymy siebie, to liczymy pobliską osobę. To jest taki jeden z plusów, dosyć fajny. Myślę, że mógłbym jej dać trochę... Aha, no tak. Wiesz co? No tak, muszę, zapomniałem. Daj. Cieszę się twoim szczęściem. Otwórzmy to i... Zróbmy jej z dupy jesień średniowiecza. Zaraz się zacznie. Nie wiem, czy jeszcze nie zmniejszy tej celności. Czułości, raczej nie celności. Bo w sumie jest większe, to lepsze dla mnie, ale... Bardziej czułości. Nic nie widać? Chwilowo nie. Tak, tak, widzę. To ja sobie to niosę. A ty podnosisz to. O, to będzie barykada. Paczajta, jak koty paczate. Paczaty. Paczate. Paczające. No to mu dochrąkolił. No. Będą chcieli nas wydymać. I to jest coś, co mi się nie podoba. Dobra, można zrobić coś takiego. Dobra. Jeszcze coś nie mogłem zrobić. Moment, tutaj. Podniesiemy te amunicji. Dobra. Cholera. Ale ten trzęsie. Chris. Ja jasne, wielki. Dobra, dostał w czapkę. Dobra. Wiecie, są dosyć twardzi, bo... Masz! A nie. Dobra. Następny baran.
i nauczy się. Coś jeszcze? O, widzicie? Dobrze pamiętam, że to można odwalać. No, co? Podniesiemy trochę. Co jest? Uciekacie? Dobra. O-o. Dychaj. Ja tak sobie bawię tą amunicją. Oni akurat przecież nie mam nieskończonej. Dobra, atakuj. O cholera. Kolega nas przyszedł. Dzięki. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Kurna, odwracaj się. Bon. Masz coś chciałeś. Następny. Poszedł won. To pierdut. Cholera. Z amunicją to my tu nie grzeszymy. Chłopcze, nie denerwuj. Chodź tu. Przeładujmy. Tutaj powinniśmy coś znaleźć. A ja tylko pamiętam. Dobrze. Tak. No podnoś, podnoś. Shiva, powiem, cię strzelił, kobieto. Pusto. Tu, dobra. Dobra, na faleńce. Szkoda amunicji. Serio? Zostaw mnie. Gdzie ty jesteś? Zostaw mnie. Serio znowu? Żyjemy, więc może i do piszczania urywa. Jednak było lepiej chyba wybrać ten sobie. No i tyle w tym temacie. Coś nam nie wyszło, Liska. Nie pykło coś.
bardziej demon, zdecydowanie bardziej. No właśnie. Tak, dotarło do mnie. To jest zdecydowanie bardziej dynamiczne granie niż czwórka, trochę mi to szkoda. Bo czwórka było według mnie idealnie. Ale. Ludziska, nie mam głupich. Uczymy się na błędach, prawda? To tutaj przeprosimy tego, tutaj. To chwilowo. Co nie mogę? Serio? Dziwne. Nie no, ułóż. Przesuń. Nie mogę? No to niech sobie jest tak, jak jest. No to weźmiemy tutaj. Naprawdę nie mogę? No to weźmy tak. Kup i sprzedaj. Nie, to nie mogę tak, tak? Ułóż. C. Sprzedaj. Tak, sprzedaj. Patrzę, jak mi się 5 do oka to. 3 pistolety te same to też mi potrzebne jak 5 do oka. Sprzedaj. Dobrze. Te 3 pistolety też mi tak potrzebne, trochę 5. Moment, nie, są inne. Powiem się pomylił. Do czego tu miałem nielimitowaną? No to do Gatlinga. Chyba się wydam ten łuk. Dobrze. Wyposażenie. Do któregoś chyba miałem... Tylko do którego? Nieskończoną ilość. Na pewno do OK. My pochodzimy chyba z... Ten pisarz to jest bardziej wiele według mnie. Tu zasięg jest... Siła. No tą strzelą. Damy ją tutaj. I rewolwer weźmiemy może. Ten ulepszony maksymalnie. To chyba był ten. Do niego prawdopodobnie miałem. No. No weźmy to. I strzelbę. Ona będzie miała łuk. To da radę sobie dziewczyna. Dobrze. Gotowe. No teraz będziemy rządzić i dzielić. To nie ma sensu się bawić na tym dosyć wysokim poziomie trudności. Tak, tu mam nieskończoną ilość amunicji. Tutaj też. Zgadza się. Mogę srać. Ile tylko będę chciał. Na prawo i lewo. Podnoś to. Teraz będę rządził. Ty nie masz ustawić, tylko atakować. Atakuj. Równo ich. A tak przyjęliśmy. Latające zombiaki. Albo właśnie nie zombiaki. Teraz to możemy zaszaleć. Strzelba dobra rzecz. Szczerze w rynkach. Siema, Heniu! Dostałem żonkę? Nie? Szkoda. Coś tu widzę. Gdzie? A, rzeczywiście. Siwa rządzi i dzieli tym łukiem, także nie mam się bać, nie muszę się bać nawet bardzo. Teraz. Nie po to człowiek się męczy, tyle razy przechodzi tę grę, żeby się nie bawić potem. Dobra, macie to. Coś tu taki odporny. Na kulę z karabinka. Kurde, to chyba trzeba wziąć ciebie. A dobrze, się powstrzymałem. Oj, wy biedaki, kasy nie macie. Jak to podnieść? Latający trup. A tu drugi. Mam tu broń zniszczenia i nie zawaham się jej użyć. Na pochyb... Wiesz co? Zostaw mnie. Dobra, dobra, widziałem to już. Siema, Szcheniu!
Zostaw mnie. Zostaw mnie. Powiem coś. Dobra, następny. Weź się odpierdziel. Jeszcze ci mało. Na razie. No wiecie, jak potrafię się napierdziela, to nie ma opcji, że to przeżył. Spadaj, stary. No. Gdzie? No, no. A, fajnie, granat. Nie, myślałem, że granat. Moment. Transformator, transformator, tam jest, a tam ich nie chce stać. Cholera. Weźmy pistolet. O, niech to przyjdzie. Osłonię mnie chwilowo. Cholera. Może tam przyjdzie? Dupa. Trochę inne miejsce. Zajmij się tymi, a ja zajmę się tym. No. Dobra. Tak to tak. Wiecie, czekam tylko, chcę sobie tym transformatorem mu ogrzeć, bo mam osiągnięcie za to. Którego jeszcze nie zdobyłem. O! To był epicki strzał. Jeszcze nie? No, 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 chodź, chodź, chodź. Zostaw ją. O! Atakuj, atakuj. Co mi nie pasuje? No i dobrze. Też się nie obrażę. A mi amunicji nie ubywa. Więc taki plus. Nie dziabaj. No to mnie trochę denerwuje, takie trochę zadymla mi przewodnie. Rezydenty powinny być tak dosyć wolniej, wolne, to mi bardzo odpowiadało. Bardzo to bardzo. Bierz to. Siema, Heniu. Latający Henio. Na pewno to jest minusem. Tyle gratów nie weźmiemy. Tak to uważam. 100, no nie za dużo. Nie. Tam było, wiesz, widziałaś sama, nie? Było po 1000, coś w tym stylu, a tak? Jeden Henio. Rymcym, cym, cym. Rymcym, cym, cym. Uuu, w środku coś jest. Poradzi sobie. Trochę kasiorki. Ale tu coś widziałem. Tak jest. Zostaw mnie, pola dzwon. Następne paleniec. Ktoś coś jeszcze chciał? Siła mi teraz padnie. Nie, dobra, wyleczyła się. No i widzicie, przydaje się strzelba. Praktycznie zawsze. Nie ma opcji, żeby strzelba się nie przydała. Hydry chyba właśnie jeszcze nie mam wykupionego tego. W takim razie jestem to widzę, bo jednak miałbym raczej już opcję to, że nie skończyłem jeszcze amunicji. Tymczasem tak nie jest. Dobra. Właśnie masz to, żebyś przyciął. Mhm. Te łóżka, nie? No jaki wie co jest. Coś tu jest, komu dzisiaj się. Dobrze. O. Amunicja. A, chciałem go zastrzelić jeszcze.
Jesteś B, wiesz? No i potem będziemy musieli zakończyć, bo to już widzę jest godzina praktycznie. Dwa razy nie musisz powtarzać. Ogólnie w czwórce i piątce ludzie z helikoptera mają pecha. Już widzę moją celność. No, właśnie. Zgonę tylko raz. No dobrze, to przesyłaj tyle, nie? Dziękuję. Ranga. 500 petasów. Okej. Oż. To tutaj granacik. Mamy dwa, to dobra, to sprzedajmy go. Za 200, mamy bogate. To było. I amunicję, dobrze. Mam 3, nie wiem, jeszcze do czegoś. Gatling. To ma lepsze obrażenie ta strzelba. Chyba, że też ma nieograniczoną ilość. Karabin snajperski jakiś mi się przydał, nie? Raczej. No, raczej nie inaczej, zapewne. Co my tu mamy jeszcze? No nie jest ludziska. To będzie chyba właściwie tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I zapraszam na kolejne. Zagrajmy w Resident Evil 5. Trzymajcie się ludziska.